Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj czwartek już. Słuchajcie, pogoda do dupy. Chciałam coś nagrać na zewnątrz, ponieważ niedawno wróciliśmy, bo byliśmy w terenie. No ale kurczę, pada, 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 już od wczoraj pada. Jest ciągle na plusie, chyba nie wiem, z 5. Wczoraj było chyba z prawie 10. Zryta po prostu ta pogoda i nawet nie ma jak tam nagrać, ale nie będę, nie wiem, w deszczu nagrywać, bo jeszcze mi się kamerka zepsuje. No, także dopiero przed chwilą przyjechaliśmy, bo byłam coś zapłacić i pojechaliśmy do mojej mamuśki, podskoczyłam na chwilkę. Bigos zwinęłam, kolejny słoik. Król Balu dostał ciasteczka od teściowej. Jak zawsze, bo teściowa zawsze ma ciasteczka przyszykowane dla zięcia. No i słuchajcie, no zakupy zrobiliśmy i przed chwilą przyjechaliśmy. Tak mi kurczę przymuliło w tym samochodzie, słuchajcie. Za ciepło było i jakiś przymus załapałam. Zaraz chyba sobie kofi strzelę. No, nie wiem, czy się obudzę, czy się nie obudzę. No. A tak poza tym, słuchajcie, co? No taki kurczę w sumie film o niczym, bo nic się specjalnego nie dzieje. Poza tym nawet się nic nie oglądałam, nie widziałam. Przed chwilą tylko sprawdziłam. Smerf, jak widzę, nie nadaje. Znając życie, słuchajcie, wczoraj Janek już wrócił do siebie. Ten, jak on ma, Rysiu, też, sorki, też gdzieś tam poleciał. Młody dzisiaj, z tego co widziałam, został odstawiony na detoks i bardzo dobrze, bardzo się cieszę, dobrze, że pozytywnie myśli chłopak. Jak już wczoraj mówiłam na filmie, to jest taki pierwszy krok, że go zawieźli, że ludzie go zmotywowali, że jednak wyraża chęć tego leczenia, że się cieszy z tego wszystkiego, że idzie na ten detoks na 10 dni. Sam mówił, że przecież teraz wytrzeźwiał, to zupełnie inaczej myśli. Także mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie na prostą. To jest pierwszy taki kroczek, jak wytrwa, chociaż wiadomo, że mogą za kilka dni jakieś tam, może mogą się jakieś pojawić kryzysy, bo nie wiem, no powiedzmy minie kilka dni, na przykład będzie brakowało tego alkoholu w organizmie, no to no może być ciężko, no ale jak wytrwa te 10 dni, jak wytrwa później tą terapię i to na pewno będzie już wszystko w porządku, także sukces będzie dopiero wtedy, jak naprawdę wytrwa te pełne 3 miesiące i później, jak nowonarodzony rozpocznie jakby nowy etap w życiu, być może znajdzie sobie jakąś pracę, może jakąś kobietę i na pewno to jakoś to jego życie się ułoży. Także młody odstawiony, a dzisiaj nic się nie dzieje, bo znając życie, nie było aktorów na dzisiejszy dzień. Nie miał jakich aktorów załatwić. Teraz już młodego nie będzie. Ci też tam raczej nie będą chcieli. Także nie wiem kogo. Pewnie może Gocha znowu skołuje albo Łysego, bo właściwie tylko oni zostali. Także zobaczymy. No i tak szczerze mówiąc, już coraz mniej tego oglądam, bo jakoś nie wiem, już nie ciekawi aż tak za bardzo. Chyba że Geniusia i Ewelina, o to chętnie obejrzę, bo oni są. Geniusia jest bardzo w porządku, także chyba że ich zaprosi. No, a tak to nic poza tym, słuchajcie, się nie dzieje. Nic specjalnego, także. A, Stasiu Bandyta, widziałam filmik, że był na rybkach, łowił rybki. No i fajnie, że w terenie, na powietrzu, że sobie gdzieś tam jeżdżą, a nie siedzą tylko w domu. No ale niestety, a Maryna w ręce, no ale co poradzimy? Co poradzimy na to? Nic nie poradzimy. Nic nie poradzimy, no nikt nie ma na to wpływu niestety. Tak jak mówiłam, dopóki Stasiu będzie, czy będzie w tej firmie, czy wróci do Rafała, czy będzie w jakiejkolwiek innej, no to i tak wiadomo, że będzie pił. Bo nikt mu nie zabroni, prawda? Nikt mu nie zabroni, dopiero gdyby trafił gdzieś do jakiegoś ośrodka zamkniętego, właśnie do Caritasu, czy gdziekolwiek, to może wtedy by, słuchajcie, przestał w końcu pić, także. To było do przewidzenia, że i tak będzie pił, i tak będzie pił. Także nie ma co tutaj w ogóle jakby już się wypowiadać w tej kwestii. I nie ma co się dziwić, że ta Amaryna i tak zawsze jest na każdym filmie w ręku i tak. I tak pewnie zostanie.
No, dobra, słuchajcie, pobajerowałam, pomarudziłam, pogadałam sobie sama do siebie. Także idę, słuchajcie, coś zjeść, zrobię sobie chyba kofi, żeby obudzić się. No, no i tyle. Nie wiem, może sobie pojeżdżę po polu trochę. Zobaczę. No, dobra, pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cholera jasna. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Pa.